Janusz Sybis, taka była pogłoska Janusz we Wrocławiu, że jak na Stadion Olimpijski, gdzie grał Śląsk, przychodziło 50 tysięcy ludzi, to 30 tysięcy co najmniej przychodziło na ciebie właśnie. I bardzo miło, że mogę wystąpić tutaj w tak miłym dniu i jestem pod wrażeniem, gdyż dzięki takim ludziom i takim kibicom ja również funkcjonowałem i również pokazywałem swoje umiejętności na boisku. Januszku, chcielibyśmy, żebyś tutaj się zbliżył nam do mikrofonu, bo kibice to oglądali cię przez wiele, wiele lat na boisku, także znają twoje driblingi, pamiętają te niesamowite umiejętności, natomiast pewnie rzadko cię słuchali, bo wtedy jakby był inny dostęp piłkarza do mediów. Dzisiaj to się wszystko skomercjalizowało, dzisiaj futbol jest wielkim produktem, kiedyś ciężko było zobaczyć dobrą powtórkę twojego, nie wiem, zwodu, strzału czy podania na bramkę. Śląsk Wrocław w twoim życiu, ty można powiedzieć, że byłeś praktycznie cały czas wierny jednym barwom. To dzisiaj we współczesnym świecie też futbolowego pieniądza jest to, powiedziałbym, że sytuacja bardzo rzadka. Prawda, to prawda. Moje początki, które zacząłem w Śląsku jako trampkarz, przyszedłem w szkołę juniorską, następnie zacząłem reprezentować barwy Śląska. Z tym klubem zdobyłem mistrzostwo, wicemistrzostwo polskie, mistrzostwo, Puchar Polski, jak również zostałem królem strzelców drugiej ligi. I życzę również obecnym drużynie takich samych sukcesów, jakie ja osiągnąłem, jak również moi koledzy. Proszę Państwa, dzisiaj często słyszymy takie slogany komentatorskie, że zawodnik ma 23 lata albo 24 jest talentem. To ja powiem tak, bo sprawdziłem to dzisiaj dobitnie. Janusz Sybis debiutował w Śląsku Wrocław, nie mając skończonych 17 lat. I jak ktoś ma talent i ktoś ma serce do gry, to nie trzeba czekać do 23 roku życia, żeby to pokazywać nawet na najwyższym poziomie. Powiedz to wicemistrzostwo Polski, drużyny Oresta Lęczyka. To ciebie z pozycji kibica, także no, pracownika, miłośnika Śląska zaszokowało, zdziwiło, czy takiego wyniku się spodziewałeś? Krótko, na pewno. Uważam, że jest to duży sukces, a przede wszystkim praca, którą włożył Orest Lęczyk. No właśnie, tobie pewnie serce tutaj dość mocno zabije. Rozmawialiśmy wcześniej. Mówiłeś, że uśmiech się pojawił na twojej twarzy, kiedy jedna z hostes wyciągnęła karteczkę właśnie z napisem Dundee United i okazało się, że los skojarzył Śląsk z Dundee. Nie mogłeś zagrać w pierwszym meczu, zagrałeś w drugim, co prawda skończył się porażką, ale jednak teraz będzie okazja do rewanżu. Tak, to prawda. Uważam, że stać nas zespół, aby pokonać i przejść do następnej grupy. No, wtedy to były dziwne czasy. Słyszałem, że bohaterowie Śląska Wrocław byli lekko zmęczeni, jechali na lotnisko w Warszawie po meczu z Widzewem Łódź, także już widzimy, już tutaj zbliżają się do nas piłkarze Śląska, także sztab trenerski z Orestem Lęczykiem na czele. Janusz, słuchaj, rozmawiamy z Mateuszem, ty jesteś żywą legendą Śląska i bardzo często szuka się twoich następców. Czy ty może tutaj wybrałeś sobie właśnie z obecnej kadry, ktoś jest w stanie pójść w twoje ślady i będzie się mówiło, że oprócz Śląsk będzie się na jakiegoś konkretnego piłkarza właśnie na mecze chodziło? Teraz stawiam na Waldka Sobotę i uważam, że jeżeli będzie tak pracował jak i słuchał tych zaleceń, co ja mu czasami podpowiadam, to będzie to następca mojej wagi. Panie i panowie, Janusz Sybis stawia na Sobotę, także raz jeszcze dla niego duży honor, szacun, duże brawa. Dzięki, że jesteś z nami, że wpadłeś.